Siemaneczko, dzisiaj taka szybka wrzutka, bo jesteśmy na tym polu, na którym były problemy z siewem, a mianowicie się zepsuł, znaczy zepsuł, zawiesiła się ścieżka w agregacie uprawowo-siewnym i siedząc w ciągniku prawa ścieżka non-stop robiła ścieżkę. I gdzieś tam tego nie zauważyłem, bo to po tym buraku noce, nie noce, wszystko mokre. Wiesz, no co tu dużo mówić, się kurczę nie chciało fotelów i kurczę tej podłogi w ciągniku pobrudzić, się mało wychodziło i no w zasadzie to ani razu nie wyszedłem, nie, żeby tam popatrzeć, no patrzę, kurde, elektrozawory, wszystko chodzi, no to ścieżka była robiona, no nie, i widziałem, że znaczniki przedschodowe schodzą i teraz w jaki sposób to wygląda, to było wszystko, ja nazwałem ten film, to był 40-minutowy film, że test nawigacji Agroosa. Teraz tak, tutaj nie jest wsiane, widać ten pasek, tutaj troszeczkę wyszło, bo tu chyba z ręki już jechałem, żeby nie powiedzieć na ręcznym, bo ostatnio była niezła beka z tego. No ale pójdziemy na dalszą część pola. Tutaj mamy taką kontrolkę zrobioną, bo tutaj też był problem wtedy. To było wszystko tak na szybko robione, bo ja w sobotę to posiałem, a w poniedziałek jakoś po południu się kapnąłem na drugim polu, że coś kurczę jest nie tak. Wszystko w błocie, bo obornik był wożony. Więc tutaj jest wszystko w porządku. Tu było poprawione, no nie dokończyłem, ten AdBlue mi się skończyło i dlatego nie było, właśnie tutaj ta kontrolka została. Tutaj muszę troszeczkę popracować jeszcze nad tym ustawieniem tego GPS-u. Natomiast kontrolkę taką typową będziemy widzieli tutaj. O! I tak by było posiane 10 hektarów, czyli po prostu za każdym przejazdem byśmy robili po prawej stronie ścieżkę i na powrocie ścieżkę, nie? No bo jeździmy tam i z powrotem raz przeraz od tamtej strony, tak? Więc całe pole by było posiane, dokładnie 10 hektarów by było posiane w ten sposób, jak tutaj widać. Czyli no, trochę by się tej obsady zmniejszyło, nawet dużo by się zmniejszyło, że pójdziemy jeszcze raz. I też właśnie tutaj już miałem jeszcze siew, ale to AdBlue mi się kończyło i nie chciałem już tutaj jechać, bo tutaj ten kawałek, jeżeli dobrze pamiętam, widzicie, tutaj jest mocniej to już powsiewane. Tutaj może ta ścieżka nie zawsze się blokowała, nie? Ale w większości razów się zablokowała. No i pójdziemy na początek pola zobaczyć, jak to wyszło, bo tutaj jest dosyć górzyste pole. Nawet Andrzej z Agroosy się pyta, mówi, jak to tam powychodziło, bo na początku miałem zakład ustawiony na 3 cm, a później ustawiłem go na 5 cm, bo po prostu mnie znosiło na tej górze tam na bok. Ale no mówię, to jest pierwszy rok, to jest taki rok testowy, to trzeba na spokojnie ustawić po prostu i może trochę wolniej jeździć. Tutaj widzimy, jest delikatny omijaczek, no ale to jest tyle, co kot napłakał. Gdzieś tam na początku pola, no a ja też przypominam, że jeździłem w okolicach 12 km, tam 11,7 czy 12,7 nawet momentami, więc myślę, że to nie jest jakoś tam wolno, no jakbyśmy jeździli, nie wiem, 8-10 też by było na pewno inaczej, ale no co, no trzeba się tego wszystkiego nauczyć, wczuć się w to, nie? No i teraz zobaczymy, jak to tutaj wyszło. O, tutaj jest coś ściany, ale to tak tutaj nie wyszło do końca to, jak widzę. Gdzieś mniej więcej od tego słupa był zmieniony nakład. I zobaczmy, jak to tu wyszło. Coś chyba trafiłem, ale nie do końca. Idziemy dalej. Teraz tutaj. I tutaj co? To nie jest. Tu jest ścieżka wsiana, bo widać tutaj, o, na środku takie te. To jest prawdopodobnie od prostowania pierwszy przejazd. I tu widzimy, że ścieżka jest wsiana, bo nawet podwójnie. Może mówię, co do centymetra to nie było ustawione, bo gdzieś tak do drugiego słupa był inny nakład, ja potem przyjeżdżając poprawiać to pole już tego nie zmieniłem. Czyli tutaj ten rozjazd 5 cm może być.
No ale jest pouzupełniane, nie? Tak jak praktycznie całe pole siałem tutaj delikatnie przestrzelone, ale w środku już jest ok. Tutaj wracałem tą ścieżką, więc teraz tu powinna być. No i tutaj coś troszeczkę widzę, że się ominęło, ale ale niedużo. No to tutaj przy słupie może, nie? Ale tu widać, że jest troszeczkę pofalowane to, ale jest kurczę uzupełnione. I teraz tutaj wracamy i tutaj z powrotem mamy dwie ścieżki. No i tutaj jest właśnie chyba to ustawienie, ale no zobaczcie, ta ścieżka by była odtąd dotąd, a tutaj jest to wsiane, nie? Bo ona by była, o, mniej więcej z dotąd. To dwie redlice trafione, plus minus. I tutaj też z... Tutaj trochę nie, ale no jedna redlica, no nie, no dwie redlice są trafione. Trzecia jest nietrafiona. Nie wiem, czy to widać. Ta jest trafiona, tą nie trafiłem. I gdzieś mniej więcej od drugiego słupa, a tutaj jeszcze zobaczmy. Tutaj coś próbowało, ale tutaj akurat na tym nie wyszło. I gdzieś tutaj zmiana była ustawień GPS-u, tak mi się wydaje, na tym. Więc od tego słupa drugiego już powinno być bardzo dobrze. No i tak od tego drugiego słupa, bo tutaj nawet nagrywałem, mówię, to był 40-minutowy film. Całe pole było w paski. I od tego słupa, jak widać, czyli tutaj już było ustawienie na ten sam zakład, nie? Od tego słupa do końca pola. O tam o 2 cm było na tym RTK różnicy. No i tutaj jak widzimy, no kurde, jest potrafiane, nie? Nawet trochę nakład jakiś się leciutki gdzieś porobił. Ale no, są te ścieżki uzupełnione. Tutaj leciutki taki malutki omijaczek. Także no jeszcze troszeczkę to skonfigurować. Bo przyjechałem tu z kolegami, właśnie rozmawiałem. U ojca 4 hektary dosiewaliśmy te paski, bo tam było bez GPS-u. To tam mówi, nie, prostuj tutaj, normalnie jedź tam na półokrągło. Jeszcze nie wiedziałem, jak to poustawiać. Więc ten, ale strasznie zimno wiecznie, już zaraz idę do samochodu. Więc u taty, kurczę, dosiewaliśmy tam za kurnikiem to pole ręcznie. No a tutaj, jak widzicie, już od tego drugiego słupa jakby... Na drugim słupie był zmieniony zakład na 5 cm i od tego drugiego słupa, tak jak tutaj idziemy i widzicie, górki były dwa razy siane, tak, bo się bałem o wschody. Tutaj był agregat ustawiany, co widać. Górki jeszcze widać, że są gołe, ale te wszystkie gliny, góry były siane wzdłuż i w poprzek. Tam było 50% zmieniona skala, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak jak widać tutaj, ten GPS, kurde, spełnił swoją, kurczę, funkcję. Tak wychodzi, że tutaj powinna być, tutaj powinien być ten omijak i tutaj, no i widzicie, gdzieś tam jadąc drugi raz, tu ten kawałeczek, tak? Ten kawałeczek jest ominięty gdzieś na, nie wiem, 20 metrach, a tam dalej już się schodzi, nie? Ale no co to jest za problem? To jak pszenica się rozkrzewi, bo teraz przecież to jest jesień i to w listopadzie siane, tak? Czy to koniec października był? Nie, listopad chyba, już teraz nie pamiętam. No to ile ten GPS, kurczę, ułatwił roboty przy takiej awarii, nie? Także, kurczę, no ja jestem zadowolony, tylko mówię, się wprawić w to, dobrze ustawić ten agregat na spokojnie. No i mi wychodzi na to, że na tej 5-centymetrowej zakładce, to jeszcze kwestia, mówię, konfiguracji agresywności elektrozaworu, nie? Ale no mówię, to jest pierwszy rok. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, no bo jak widzicie tutaj udało się, nie? Ogólnie się to udało. Tutaj podejrzewam, że właśnie była ta ścieżka robiona. Tylko tutaj koniec pola, raz, że może nie tyle, że kontrolkę sobie zostawiłem, typową kontrolkę sobie tu zostawiłem. Nie pamiętam już tego. Wiem, że mi się tylko AdBlue kończyło i mówię, dobra, zjeżdżam, żeby tam więcej błędów nie powyskakiwało. A tak to by było całe pole w ten sposób posiane. Także no GPS, kurde, zrobił robotę. A my tutaj na te dwie ścieżki, no nie będziemy, kurczę, jechać i tego tam dosiewać, nie? A za kurnikiem 4 hektary dosiewaliśmy. Także taki szybki filmik
lecę na kurnik, mam pusty i tam jakieś remonty trochę porobić. Trzymajcie się, cześć.